Midem wyjątkowym odcinku z na drodze. A co między innymi? Kia Rio po modernizacji. Nadchodzi odświeżony Hyundai Santa Fe. Odświeżony Mercedes E63 Coupe i Cabrio. Oraz odświeżony BMW w serii 5. Zaczynamy. Kia Rio obecnej generacji jest już na rynku od 2016 roku. A teraz przyszedł czas na odświeżony model. Zmianą uległ przedni pad z nowymi poszerzonymi zderzakami, zmienionym grillem i nowymi LED-owymi światłami. Wnętrze ma lepszą jakość materiałów wykończeniowych, panoramiczny 8-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego oraz 4,2-calowy wyświetlacz między zegarami. Rio jest pierwszym modelem marki wyposażonym w system nawigacji i multimedialny UVO Connect drugiej generacji. Po raz pierwszy w ofercie Rio ma być oferowany ze zelektryfikowanym układem napędowym Ego Dynamics Plus typu Mild Hybrid. Składa się on z nowego benzynowego silnika 1.0 TGDI z rodziny Smart Stream. Układ będzie dysponował mocą 100 koni i 120 koni. Choć obecny Hyundai Santa Fe jest 2 lata na rynku, to koreański producent planuje odświeżenie na rok 2020. Wraz z liftingiem Hyundai osadzi auto na nowej platformie. Zmianami będzie większy grill z nowymi LED-owymi światłami. W kokpicie możemy się spodziewać nowego wyświetlacza i większego systemu multimedialnego. Hyundai Santa Fe 2020 ma oferować kilka wersji hybrydowych, zarówno jak i PHEV, tak zwaną miękką hybrydę. Mercedes oficjalnie wprowadza odświeżone modele E63 Coupe oraz E-klasę Cabrio. Zmiany ograniczają się do tylnych świateł, nowego grilla lub nowych LED-owych świateł oraz grilla od Panamericana w wersji E63 Coupe. Zmianom uległy nowe lakiery o nazwie Brilliant Blue Mango i Graffiti Grey Metallic. Oprócz tego Mercedes zaoferował nowe 19-calowe felgi. W E63 mamy do wyboru pakiet NICT, który dodaje chromowane końcówki wydechów oraz przyziemione wykończenia elementów oraz pakiet Carbon, który ma karbonowe elementy bagażnika. Co najważniejsze to nowy system MBUX z ekranami o przekątnej 12,3 cala. Producent zaktualizował system bezpieczeństwa oraz te asystujące kierowcy podczas jazdy. Pod maską nadal mamy ten sam silnik o mocy 435 koni i 520 Nm momentu obrotowego. Za przełożenie odpowiada 9-biegowa skrzynia automatyczna 9G-tronic, która przekazuje moc na obie osie, dzięki napędowi 4MATIC. Kolejnym odświeżonym modelem jest Mini Countryman, który jest jeszcze bardziej elegancki i komfortowy. Mini Countryman zaliczył minimalne zmiany w nadwoziu. Nowe reflektory, nowa osłona chłodnicy, jak również nowe opcje felg. Wykończenia w barwach fortepianowej czerni i tylnie światła LED. Zmiany w kabinie obejmują nowy cyfrowy zestaw wskaźników z 5-calowym wyświetlaczem, a pod maską możemy znaleźć ten sam asortyment, co w modelu na 2020 rok. Bazowy Countryman zachowuje 1,5-litrowy turboładowany silnik o mocy 134 koni. A Countryman S ma 4-cylindrowy turbodoładowany 2-litrowy silnik o mocy 189 koni. Najmocniejsza wersja to Countryman Works, wykorzystuje ten sam silnik, lecz o mocy 301 koni. Zadebiutowały dwa odświeżone, oczekiwane modele BMW serii 5 i serii 6 GD. Oficjalnie też w wersjach LCI. Nowa serie 6 GT zmieniła się nie do poznania. Mamy w zamian nowy wygląd, nerek oraz inny wzór reflektorów LED-owych. Z tyłu poległy zmiany reflektory. W opcji mamy nowe aluminiowe koła i konsolki wydechów.
Wszystkie wersje silnikowe serii 6 zostały wyposażone w technologię miękkiej hybrydy. Hybrydy z 48-woltową instalacją. Zmiany wewnątrz, no nowa kierownica, nowy system inforozrywki z 12,3-calowym wyświetlaczem. Na takim samym są wyświetlane cyfrowe wskaźniki. Podstawowa wersja hybrydowa 630i GT ma 4-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2 litra oraz 258 koni mechanicznych i 400 Nm. Mamy też w ofercie wersję 640i GT i 640i X-Drive GT. Oba z 6-cylindrowymi silnikami o pojemności 3 litra Twin Power Turbo o mocy 333 koni i 450 Nm momentu obrotowego. Również odświeżone BMW z serii 5 zadebiutowało. Tak samo auto przeszło minimalne zmiany, jak nowy grill czy nowe LED-owe reflektory, zderzak tyni, pas nowe, światła i tak dalej. W kokpicie mamy nową kierownicę plus nowa technologia BMW Infotainment z eDrive 7, czyli mamy do dyspozycji 12,3-calowy zestaw wskaźników cyfrowych oraz taki sam środkowy ekran. Na rok 2021 BMW serii 5 dostało te same 4 oferty zespołów napędowych: benzynowe, hybrydowe i wysokopręże, a w tym wersję 530i, wtyczkę 530e, 540i oraz M550i. Nowością jest wagona hybryda dla 6-cylindrowego modelu 540i, która sprawi, że auto jest bardziej wydajniejsze, a moc pozostaje przy poziomie 365 koni. Hybryda plug-in oferuje 288 koni i 420 Nm momentu obrotowego. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, kliknąć dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i dać łapkę w górę pod najnowszym filmem. Zapraszam Was na kolejny odcinek albo w sobotę, albo w następną środę. Do zobaczenia, hej!